Trwa poranek w telewizji w Polsce Bartosz Łyżwiński i Marta Piasecka jesteśmy już z państwem i zaczynamy od najważniejszej dziś informacji od zatrzymania trzech polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej są to żołnierze pierwszej warszawskiej brygady pancernej którzy zostali skuci w kajdanki tylko za to, że oddali strzało ostrzegawcze w kierunku grupy agresywnych atakujących ich migrantów i tylko może aż za to, że bronili granic Rzeczpospolitej a przypomnijmy, o tym, jak obecny premier Donald Tusk jeszcze jakiś czas temu mówił o obrońcach na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczmy. Przyjechałem dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy. Tak zapewniał Donald Tusk kilka dni temu i mówił to w momencie, kiedy kiedy już dawno, bo przecież do tych zatrzymania polskich żołnierzy doszło kilka miesięcy temu, więc premier będąc na granicy wiedział lub nie wiedział, to będziemy sprawdzać i będziemy o to pytać. A teraz komentarz Jacka ozdoby polityk suwerennej Polski. Czy my dzisiaj żyjemy w państwie, które naprawdę w obliczu wojny hybrydowej chce. Szczynać postępowania wobec żołnierzy, to co robi Bodnar i Kośniak-Kamysz, będzie miało daleko idące skutki w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia polskich żołnierzy. Jakim dzisiaj trzeba być naprawdę politykiem, żeby nie rozumieć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Jak dzisiaj żołnierz będzie chciał ochronić samego siebie to będzie się obawiał konsekwencji, którą przyniesie mu zespół, e, przyniosą mu bodnarowcy. Dlatego naprawdę opamiętajcie się, panie Tusku, panie Tusk, panie Bodnar, czy panie Kosiniak-Kamysz. Akurat pan jest akurat figurantem, więc może niech to będzie Siemoniak, czy, czy tam inni. Bo akurat wszyscy dobrze wiemy, że pan Kosiniak-Kamysz nie ma nic do powiedzenia. Ale dzisiejsza sytuacja, czy to ostatnie informacje medialne pokazują, że nie leci z nami pilot w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach fundamentalnych. A na tej konferencji, konferencji posłów suwerennej Polski, padły też słowa o dymisji. No bo przecież powinny być podjęte jakieś konsekwencje przez obecny rząd. Ktoś jest temu winien, ktoś wydał rozkaz. A kto powinien ponieść te konsekwencje? Posłuchajmy. Wszyscy ci, którzy zdecydowali o tych zatrzymaniach, zhańbili polski mundur. Natomiast ci, którzy do tego doprowadzili, ministrowie. Niegodni są sprawowania tej funkcji. Domagamy się dymisji i domagamy się informacji, ile takich spraw jest dziś prowadzonych. Będziemy o to pytać tu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie pozwolimy, żeby polski mundur był hańbiony murem za polskim mundurem. A z nami w studiu już nasz gość, profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości i kandydat jednocześnie do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest sytuacja wyjątkowo bulwersująca, zwłaszcza dla mnie, ponieważ właśnie no przy, przyjechałem z mojego kręgu wyborczego. To, to są województwa Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie. województwo Podlaskie to jest właśnie to miejsce, gdzie na granicy z Białorusią polscy żołnierze, funkcjonariusze, Naszej straży granicznej bronią nas broń, bronią nas przed wojną hybrydową, przed zalewem przez nielegalnych migrantów, agresywnych migrantów. No I mamy do czynienia z sytuacją, której no, w której polscy żołnierze polscy funkcjonariusze nie mogą być pewni, czy wykonując swój obowiązek. Broniąc Polski nie zostaną postawieni do odpowiedzi, stanu odpowiedzialności karnej przez funkcjonariuszy obecnego rządu, przez funkcjonariuszy koalicji 13 grudnia. To, co się dzieje przy wschodzie naszego kraju, przy wschodnich granicach, bo przecież to jest nie tylko granica z Białorusią, ale wcześniej z Ukrainą, tu była sytuacja zupełnie inna. Natomiast ten mur przy granicy białoruskiej, który okazuje się teraz, że Donald Tusk, który wcześniej protestował przeciwko temu, żeby ta zapora stanęła przy granicy z Białorusią, teraz teoretycznie jest zadowolony, zaczął nagle chwalić żołnierzy wojska polskiego, którzy bronią naszych Granic. Teraz się okazuje, że gdzieś za zasłoną nocy tak naprawdę okazywało się, że działania faktyczne prowadzone przez rząd wobec żołnierzy były zupełnie inne niż te słowa, które padały po wyborach parlamentarnych. I Donald Tusk przyjeżdża na granicę i mówi: trzeba dziękować żołnierzom. Po czym się okazuje, że w tym samym czasie następuje zatrzymanie żołnierzy, którzy Bronili naszych granic. O czym to świadczy? Jakiej to skali jest hipokryzja? Bo przecież ona dotyczy nie tylko słów, ale też, a może przede wszystkim czynów. To są oszuści, to są fałszywi ludzie, którzy jedno mówią, co innego robią, a prawdopodobnie jeszcze co innego myślą. Mamy do czynienia z sytuacją, której Platforma Obywatelska jeszcze pamiętamy, przecież jeszcze w ubiegłym roku oni przeciwstawiali się obronie polskiej granicy, głosowali w sejmie przeciw budowie Zapory. Ich posłowie przyjeżdżali na granicę i przeszkadzali straży granicznej, przeszkadzali wojsku polskiemu w obronie tej granicy. W tej chwili mamy do czynienia z wyborami do Parlamentu Europejskiego, więc platforma obywatelska nieco stonowała. Przedprezentowanie ty, tych swoich naturalnych odruchów, bo to są ich naturalne odruchy, czyli szkodzenie Polsce, otwarcie się na nielegalnych migrantów z innych kręgów kulturowych, przyjmowanie rozwiązań europejskich, które narzucają nam nielegalną migrację. Przecież jeszcze w grudniu tego roku przedstawiciel rządu Donalda Tuska mógł wstrzymać, a przynajmniej poważnie opóźnić procedowanie paktu migracyjnego. Nie uczynił tego. W tej chwili w głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej w maju, co prawda przedstawiciel rządu Tuska zagłosował przeciw, ale w głosowaniu większością kwalifikowaną, gdzie jego głos nie miał znaczenia, ale jednocześnie nie podniósł, że zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej, wynegocjowanymi przez rząd Zjednoczonej Prawicy, to powinno być głosowanie jednomyślne. Wystarczyłoby, żeby podniósł to. I w tym momencie jego głos już by musiał zadecydować. Wtedy jednomyślności by nie było, ale na to na to, rząd Donalda Cuska sobie nie pozwolił. Nie zaskarżył także tego rozporządzenia, tego pakietu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i teraz mamy do czynienia. No Widzimy, Donald Tusk stoi na granicy i mówi, że. On jest za jej obroną i stoi za tymi żołnierzami funkcjonariuszami, a jednocześnie funkcjonariusze koalicji 13 grudnia aresztują żołnierzy, stawiają im zarzuty. Znaczy kwestią elementarnej uczciwości jest to, aby te postępowania przeciwko żołnierzom broniącym polskiej granicy zostały natychmiast umorzone, a ci, którzy brali udział w tych haniebnych działaniach przeciwko tym żołnierzom, w tym także prokuratorzy, którzy stawiali im zarzuty, powinni zostać. Odsunięci od zajmowanych stanowisk, zwolnieni i to im powinny zostać postawione zarzuty. Zarzuty z artykułu 231 kodeksu karnego, przekroczenia uprawnień, ale także podżegania do zbrodni sądowej, bo przecież postępowanie karne ma docelowo doprowadzić do yy, skazania danej osoby. Yy, więc mamy Skazania za wykonywanie swojej misji. Skazanie za wykonywanie swoich obowiązków. Za wykonywanie zaszczytnego obowiązku obrony Polski, za narażanie się. Przecież pamiętamy kilka dni temu. Polski żołnierz, przed funkcjonariusz Straży Granicznej został zaatakowany. Zresztą oni są codziennie atakowani. I ja cały czas jestem w, na Podlasiu. Kilka dni temu byłem w Sokółce, w Kuźnicy, Białostockiej. Rozmawiałem z mieszkańcami. Tak bezpośrednio po wizycie Donalda Tusk'a. Oni mówią, że ci funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli witać Donalda Tuska, nie mogli między sobą znaleźć, wytypować tego, kto, kto by Donaldowi Tuskowi w świetle kamer miał podać rękę. Po prostu no, nikt nie był gotów na to, żeby, żeby po prostu w takiej no, dosyć dyskomfortowej sytuacji się znaleźć pamiętają jak byli obrażani pamiętają te wszystkie słowa kierowane, pod ich adresem Panie profesorze sięgnijmy po wpis Donalda Tuska który, napisał tak to jest wpis z godziny 10 odebrałem meldunek ministra obrony narodowej, postępowanie prokuratury i żandarmerii wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuje szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. To jest taki wpis Donalda Tuska, widzimy go, państwo go widzą, z którego no w zasadzie niewiele wynika, ale wynika na pewno jedno, że premier nie czuje się za to odpowiedzialny, wskazuje palcem na innych, żeby wyciągali konsekwencje i to jest wpis szefa rządu. I jeszcze Jak też do... nie czuje się odpowiedzialny za to, przypomnijmy, minister obrony narodowej. Że to są ludzie, którzy się nie czują za nic odpowiedzialni, a to oni zdezorganizowali państwo. Jeszcze jako opozycja wzywali do zaniechania obrony polskiej granicy. Nie chcieli budować zapory na granicy. Posłanka Platformy Obywatelskiej mówiła, aby. Puścić tych ludzi, wpuścić potem się dopiero sprawdzi, kim oni są. Yy, potem przejęli władzę, zaczęli dezorganizować państwo, ich funkcjonariusze w tej chwili yy, represjonują polskich żołnierzy, represjonują polskich funkcjonariuszy, broniących granicy. No i Donald Tusk mówi w tej chwili pewnie to nawet nie sam napisał, to jego piarowcy po prostu napisali i wrzucili na Twittera. Pytanie, czy mu to pokazali, czy nie pokazali. Bardzo możliwe, że tak. Natomiast tutaj nie ma żadnej prawdziwości tych słów. No Widzimy człowieka, który po prostu raz... Stoi na czele partii, która jest przeciwko obronie polskiej granicy, która wzywa do wpuszczania tych ludzi do Polski, a za chwilę, kiedy mamy do czynienia z wyborami, mówi o tym, że z wyborami do Parlamentu Europejskiego mówi o tym, że polskiej granicy trzeba bronić. Jednocześnie jednocześnie prokuratura podporządkowana rządowi. Donalda Tuska represjonuje. Represjonuje żołnierzy, represjonuje funkcjonariuszy, którzy polskiej granicy bronią. No, która platforma jest prawdziwa? No ta, która do tej pory działała. Czy te słowa, czy te słowa dzisiejsze mają jakieś znaczenie? No nie mają. No możemy być niemal pewni, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego to wszystko wróci do poprzedniego stanu. do tego stanu, w którym Platforma Obywatelska i posłowie i politycy przeciwstawiali się obronie polskiej granicy. Panie profesorze, widzimy, że teraz ta sprawa będzie budziła kontrowersje, będzie budziła e, także te słowa e, negatywne, które na pewno będą płynąć z e, ust wielu polityków w większości. Teraz widzimy koalicję rządzącą, która m, krytykuje zachowanie żandarmerii wojskowej, ale przecież żandarmeria wojskowa nie ma samowoli w tym kraju, tylko e, podejmuje pewne działania, e, Wykonuje po prostu polecenia wyższych instancji. I pytanie jest takie: kto będzie kłamał w koalicji rządzącej, a kto rzeczywiście będzie się oburzał na to, co się stało? Bo to jest istotne o tyle, o ile widzimy Roberta Biedronia, który krytykuje to, co się stało. Widzimy Władysława Kosiniaka kamysza który jednocześnie przecież musiał wiedzieć o tym, Winnych co się stało. W innych brak. Niektórzy kłamią, inni nie. Czy możemy komuś ufać z koalicji rządzącej pod tym względem? czy już tak naprawdę musimy z góry zakładać, że, że większość z tych osób, które rządzą, no, kłamią de facto. Czy przedstawicielom koalicji tego grudnia nie można ufać? Oni wszyscy są w to umoczeni. Wszystkie osoby wcześniej wypowiadały się lub opowiadały się za tym, aby polska granica nie była broniona, nie była chroniona. Przedstawiciele ich ugrupowań albo nawet wręcz niekiedy oni sami mówili o tym, aby wpuszczać te, te osoby. Przedstawiciele wielu z nich. Albo oni sami osobiście, z tych, którzy się dzisiaj wypowiadają, byli na granicy. Dezorganizowali pracę polskiego wojska, policji, straży granicznej. Dzisiaj widzą, że ten granat, z którego wyciągnęli kiedyś zawleczkę, wybuchł w im w rękach. Ale cóż to zmienia? Znaczy, jednocześnie ten granat kaleczy Polskę, kaleczy żołnierzy. No taki metaforyczny granat. I oni teraz, w strachu zaczynają siebie nawzajem obwiniać. Ale, no nie ma winnych tak pan Tusk mówi patrzcie na kosiniaka kamysza kosiniak kamysz mówi patrzcie gdzie indziej Biedroń mówi jeszcze, jeszcze gdzie indziej oburzając się, ale, nie ma nie ma winnych nie ma odpowiedzialnych a problem jest no, tak jak powiedziałem. Ci, którzy bezpośrednio podejmowali decyzje, haniebne decyzje yy, dotyczące represjonowania polskich żołnierzy, powinni zostać natychmiast odwołani ze swoich stanowisk. Powinny zostać im postawione zarzuty. Zarzuty z kodeksu karnego, działania na szkodę polskiej racji stanu, yy, przekroczenia uprawnień. To jest kwestia absolutnej, elementarnej. Odpowiedzialności, absolutnej, elementarnej przyzwoitości wobec tych żołnierzy, którzy wykonywali swój obowiązek, którzy z narażeniem życia bronili polskiej granicy, a w tej chwili stawiani są w takiej sytuacji. A ci wszyscy fałszywi ludzie z koalicji 13 grudnia, którzy dzisiaj mówią, że oni stoją za polskimi żołnierzami, za polskimi funkcjonariuszami. To gdzie oni byli jeszcze niedawno temu, krytyk, ich krytykując? Gdzie oni byli jeszcze? No bardzo niedawno, kiedy się nie okazało, że Polacy są za obroną granicy. Na premierze filmu Agnieszki Holland podejrzewam, że byli wtedy. Bardzo dziękuję Niektórzy mówią, że byli, ale nie klaskali. Różnicy wielkiej nie widzę, ale bardzo dziękujemy za tę wypowiedź, bo to jest najistotniejsza informacja w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin z pewnością. Pan profesor Karol Karski, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I kandydat wypowiedź. do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy bardzo Właśnie za rozmowę. Właśnie podlaskiego, graniczącego z Białorusią i województwa warmińsko-mazurskiego, graniczącego z obwodem Królewieckim Federacji Rosyjskiej. Tamte problemy są naprawdę bardzo mocno obserwowane. Ludzie są zaniepokojeni a jednocześnie wszyscy wspieramy polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy broniących naszej granicy. Nie pozwolimy, nie pozwolimy ich obrażać, znieważać, krzywdzić, represjonować. I o tej bezpiecznej Polsce rozmawialiśmy z panem profesorem Karolem Karskim, a my wracamy po krótkiej przerwie do zobaczenia.